Na środowej konferencji prasowej działacze klubu oficjalnie poinformowali dziennikarzy, że budowa drużyny na rundę wiosenną została zakończona. Uzupełniliśmy deficyty, te, które uważaliśmy, że były w rundzie jesiennej, tak aby rywalizacja na poszczególnych pozycjach była pełna i tak, żeby rzeczywiście można było postawione sobie cele osiągnąć. Na konferencji prasowej poznaliśmy także trzech nowych piłkarzy klubu z Grodu Kopernika. Pierwszy z nich to 20-letni Hubert Krawczun, pomocnik, który w poprzedniej rundzie był zawodnikiem rezerw Miedzi Legnica. Do Elany dołączył także Bartosz Tetych, który ostatnio bronił barw grającej na zapleczu ekstraklasy Wisły Puławy. Ostatni z nowych zawodników drużyny z Torunia to bramkarz Hubert Świtalski, dla którego jest to powrót do Grodu Kopernika. Dobrze wspominam ten klub, zawodników, miasto. To jak mówiłem już na konferencji, to jest klub, w którym się czułem najlepiej, odkąd zacząłem grać piłkę, szczerze powiem. I jestem zadowolony, że tutaj wracam. Tym samym kadra Elany Toruń na rundę wiosenną jest już zamknięta i gotowa, aby walczyć o awans do drugiej ligi. To jest drużyna, która musi walczyć o najwyższe cele i to jest drużyna, która może o takie cele walczyć. Mamy kilku zawodników doświadczonych, którzy do nas dołączyli, ale też dużo świeżości, młodości takiej, która podniesie rywalizację, doda jakości piłkarskiej. W najbliższą sobotę Torunianie w meczu sparingowym zmierzą się z Widzewem Łódź. Pojedynek zostanie rozegrany na boisku przy ulicy Przyskarpie. Początek o godzinie 14:00.